i dojdziemy do etapu, gdzie jest bodziec, a później gdzie jest nasza odpowiedź świadoma. I ta odpowiedź nie musi być napadem objadania się, tylko może być jakimś innym zaopiekowaniem swoich potrzeb. Cześć, nazywam się Ania Paluch. Jestem psychologiem i psychodietetykiem. Pomagam naprawiać relacje z jedzeniem i dokonywać życiowych zmian. Wspieram w leczeniu zaburzeń odżywiania, uczę psychologii innych specjalistów, ale też sama ciągle się uczę. Czerpię głównie z książek, ale też od osób, z którymi współpracuję, bo to zawsze niewyczerpane źródło inspiracji i wiedzy o drugim człowieku po prostu. Ale też z natury, dzięki życiu z dala od miasta. W moim podcaście opowiadam o psychologii zgodnie z moją filozofią cudu, nadawania tak samo dużej ważności ciału, umysłowi i duchowości. Bo jesteś cudem i zadbajmy o ten cud. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Niektórzy mówią, że napady objadania się to tylko nawyk. Naucz się wygrywać z nawykiem, a przestaniesz się objadać. Uwierz, że warto i że możesz to zrobić, a wygrasz. Takie słowa możemy przeczytać w różnych źródłach, artykułach nawet, czy tym bardziej w postach na Instagramie. Wydaje mi się, że to jest duże uproszczenie, bo oczywiście, że to jest w dużej mierze kwestia nawyku, tak? Jest bodziec, jest reakcja, jest jakiś wyzwalacz, jest zachowanie, w tym przypadku napad objadania się. Natomiast bardzo często ten nawyk łączy się z emocjami, ale też małe napady objadania, czy duże kompulsy, czy przejadanie się mimo redukcji, wszystkie te zachowania wymagają głębszej pracy, po prostu. Nie wszyscy ulegają napadom objadania z powodu emocji. Oczywiście, że nie, natomiast zazwyczaj towarzyszy tym zachowaniom takie nieokreślone napięcie i uczucie przymusu. A to komplikuje sprawę wystarczająco. Dlatego to nie można tego sprowadzić tylko i wyłącznie do nawyku, do treningu, bo ten obszar jedzenia jest zbudowany na potężnych fundamentach naszych przyzwyczajeń, naszej historii życiowej i trzeba po prostu rozpatrzeć tę sprawę głębiej. Na co warto zwrócić uwagę i właśnie jak zacząć pracę z napadami, biorąc pod uwagę kwestie z jednej strony nawyku, a z drugiej strony tego wszystkiego, czym ten nawyk jest obudowany. Stres, emocje to bardzo duży obszar pracy z napadowym objadaniem się, czy wręcz z kompulsywnym objadaniem, które możemy zaliczyć do zaburzeń odżywiania. To jest oczywiście osobna działka, wymagająca, tak jak mówię, po prostu często terapii, pracy takiej bardzo świadomej, głębokiej, wymagającej. Mamy natomiast też takie doświadczenie z osobami, które stwierdzają, że stres, towarzyszące mu emocje, nie są ich udziałem, a mimo to nie potrafią poradzić sobie z napadami objadania. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy może oszukują się i rzeczywiście to jest kwestia emocji, ale oni od tych emocji się odcięli? Często tak jest, że my po prostu nie pracujemy ze swoimi emocjami, nie umiemy ich czuć, nie umiemy ich nazywać. No niestety w zakresie edukacji, edukacja o emocjach jest gdzieś tam daleko, daleko w tyle. Uczymy się tego trochę po omacku, na bazie doświadczeń. Jakby przychodzi nam to trochę z takim życiowym doświadczeniem. Natomiast możliwe jest też, że to nie jest kwestia tylko właśnie stresu i emocji. I wtedy właśnie mamy do czynienia z nawykiem objadania się. Natomiast uczucie przymusu i napięcia i tak występuje. I to trzeba jakby mocno zaznaczyć, że to nie jest taki prosty automatyzm, tylko automatyzm, który jeszcze
dodatkowo no, ma takie aspekty mimo wszystko. Z jednej strony emocjonalne, a z drugiej strony biologiczne, bo jednak jedzenie wpływa też na to, jak my się czujemy fizycznie. I to też będzie oddziaływało. Złota zasada pracy z nawykiem oznacza zamianę go na inny. Zamiast próby po prostu zrezygnowania z jego występowania. Jednak w przypadku wielu nawyków, a zwłaszcza tych nawyków związanych z jedzeniem, to nie jest takie proste. Dużo łatwiej będzie pozbyć się szkodliwego nawyku, jeśli dobrze mu się przyjrzymy, przeanalizujemy jego źródło, otoczenie, wyzwalacze, korzyści z trwania z tym nawykiem, ale też straty, jakie ponosimy poprzez trwanie z tym nawykiem. Więc owszem, to jest praca nad nawykiem, nad tym, żeby z tego błędnego koła tych automatyzmów się wyzwolić. Natomiast zawsze wychodzę z założenia, że najlepszym przygotowaniem się do działania jest jak największa wiedza na temat tego, czego to nasze działanie ma dotyczyć i po prostu plan tego działania. Gdybyśmy sobie mieli teraz przeanalizować właśnie tych kilka czynników, które nawyk jest obudowany, które warto właśnie sobie przeanalizować. Każdy z nas z osobna, ale teraz troszkę podsumowując i sprowadzając te kwestie do najpowszechniejszych kwestii, to źródło. Źródło nawyku. Te są bardzo często w przypadku nawyku objadania, przekonania i utrwalone zwyczaje związane z jedzeniem. To też skutek dostępności, atrakcyjności jedzenia. To również, oczywiście nie bez wpływu, jest po prostu oddziaływanie substancji na nasze samopoczucie, na nasz organizm. Wiele z tych czynników, co warto podkreślić, działa, bo my nadaliśmy im takie znaczenie. Czyli można mieć przekonania, zwyczaje związane z jedzeniem, które są utrwalone. Można mieć dostęp do jedzenia, można widzieć, że to jedzenie jest zachęcające i atrakcyjne. Natomiast to, co my zrobimy, jak będziemy się zachowywać, będzie w dużej mierze zależało od tego, jakie my nadamy znaczenie temu jedzeniu. Czy my będziemy uważać, że jedzenie to jest zawsze dla nas przyjemność, to jest zawsze oderwanie się od pracy, to jest zawsze dobrze, przyjemnie spędzony czas. Jeżeli tak będzie, to będziemy w tym trwać. Z przyjemnością nawet. Trzeba się zastanowić nie tylko nad tym, co jest tym źródłem napadowego objadania, ale też co my myślimy o tym, co jest źródłem. Oczywiście w dużej mierze też stosowane restrykcje dietetyczne oraz problemy zdrowotne będą wpływały na to też, że te nabaty objadania będą występować, dlatego to jest też aspekt dietetyczny. Także często te napady objadania pojawiają się, czy tak uaktywniają się bardziej wtedy, kiedy jesteśmy w fazie odchudzania się na przykład. Albo zauważamy w ogóle, że mamy taki problem z napadami objadania się, kiedy przechodzimy na dietę, kiedy zaczynamy sobie to wszystko w jakiś sposób układać, tworzyć jakąś strukturę i nagle okazuje się, że pojawia się takie coś, czego wcześniej jakby nie dostrzegaliśmy tego wpływu na nasze zdrowie, samopoczucie, też ewentualne poczucie winy, jakie takie napady objadania wywołują. Dalej mamy otoczenie. Otoczenie to często zachęcanie do jedzenia, to zastawiane stoły jedzeniem, to są takie też związane z jakimiś przekonaniami, tradycjami, utarte schematy związane z tym, jak my się wokół tego jedzenia obracamy, tak? Co dla nas oznacza to spotykanie się z innymi. To są oczywiście też kwestie reklamy i marketingu, które często działa tak trochę podprogowo, doprowadzając do tego rozładowania napięcia dopiero w zaciszu domu, dlatego nie popadamy w napady objadania się na środku sklepu spożywczego, tylko dopiero jak wracamy do domu. To jest też oczywiście obserwowanie innych,
tego, w jaki sposób oni się odżywiają, ile jedzą, jak często jedzą, bez uważności na swoje potrzeby i cele. Więc mogę się przejadać, bo mój partner się przejada, tyle że dla niego to nie jest nic złego. Nie odbija się to przynajmniej na ten moment na jego zdrowiu. Natomiast ja mam inny cel, bo na przykład moim celem jest albo schudnąć, albo na przykład utrzymać odpowiednią gospodarkę węglowodanową. Więc to będzie też na mnie wpływało. Nie wiem, obserwacje, to jak wygląda też struktura dnia całej rodziny i do tego się trzeba też dostosować, to trzeba sobie przeanalizować. No i pewnie koniec końców trzeba trochę to zmodyfikować. Również jest taka często presja na niejedzenie, która może nas doprowadzać do tego, że później się będziemy objadać, bo to wszystko oczywiście obróci się przeciwko nam. Presja na niejedzenie na przykład w kontekście pracy, tak? Wszyscy pracują, wszyscy są zajęci jakimś projektem, jakąś, nie wiem, obsługą klienta. Nikt nie pozwala sobie na przerwę. Ty chociaż czujesz głód albo czujesz, że potrzebujesz zjeść albo chciałabyś utrzymać regularność posiłków, to poddajesz się tej presji, bo nie wypada, bo nie wiem, nawet w pewnych strukturach pewnie nie można. No i nie robisz tego, natomiast później to się zawsze odbija prawdopodobnie napadem objadania się wieczorem czy po południu, bo też te kwestie, które są często powiązane z objadaniem się, to jest opóźnianie jedzenia, to jest jedzenie zbyt mało lub odrzucanie pewnego rodzaju produktów, więc tutaj mamy do czynienia z opóźnianiem jedzenia, które jakby tak fizjologicznie, ale też psychologicznie doprowadza do tego, że później zjadamy więcej. Wyzwalacze. To są te bodźce. Nawyk polega na tym, że jest bodziec, jest automatyczna reakcja. Nie ma uważności, nie ma świadomości, nie ma tego pomiędzy. W pracy z napadowym objadaniem się potrzebne jest znalezienie tego pomiędzy. Tego zatrzymania się, tego zorientowania się w sytuacji. Początkowo pewnie będzie tak, że to nic nie da i ten napad objadania być może nastąpi. Później będzie tak, że może będziemy jeść mniej, może będziemy jeść lepsze produkty w kontekście zdrowia, a w pewnym momencie może w pewien sposób wypracujemy sobie nowy nawyk, ale też tak bardzo wypracujemy sobie to wszystko, co jest pomiędzy, że to nas wystarczająco zatrzyma, żeby to, ta reakcja, to zachowanie później nie następowało. I dojdziemy do etapu, gdzie jest bodziec, a później gdzie jest nasza odpowiedź świadoma. I ta odpowiedź nie musi być napadem objadania się, tylko może być jakimś innym zaopiekowaniem swoich potrzeb albo po prostu zajęcia czasu. Jeżeli tutaj w grę nie wchodzą emocje, tylko po prostu nawyk na określony wyzwalacz. No i co jest tym wyzwalaczem? No to jest to, z czym najczęściej kojarzymy te napady, tak? To będzie nas wyzwalało, w nas wyzwalało właśnie napad objadania się. To może być oglądanie telewizji, to może być takie odczuwanie nudy, jakieś takie zaniepokojenie. To może być po prostu samotność, a na przykład jeszcze samotność wieczorem w domu. To może być też odreagowywanie po intensywnej pracy, czyli taki wchodzę do domu i się uruchamia. To może być jazda samochodem, to może być spadek energii i w związku z tym sięgnięcie po niewłaściwy do końca produkt. To może być też po prostu sięgnięcie po coś słodkiego i jakby ten sam smak, czy ten sam produkt, który uznajemy za nie do końca dobry, trochę odhamowuje ten nasz nawyk, bo stwierdzamy, że no i tak popsułam to, co sobie założyłam, więc teraz mogę dać się w to wciągnąć. To są takie najczęściej pojawiające się wyzwalacze w historiach osób, z którymi współpracuję i myślę, że to też nam pokazuje pewien schemat, czy daje nam po prostu informację zwrotną na temat tego, właśnie czym obudowany jest nawyk. Że nawyk często jest obudowany chaosem, nawyk często jest obudowany zmęczeniem, brakiem zajęcia sobie czasu czymś ciekawym, kreatywnym. To jest często brak pasji i zainteresowań. To jest często samotność, czyli kwestie gdzieś tam niezaopiekowania w relacjach.
Ale to, że nie mamy, nie wiem, relacji partnerskiej, nie znaczy, że nie możemy mieć relacji grupy osób, które się będą wspierać wzajemnie. Więc analiza każdego z tych czynników, którymi ten nawyk jest obudowany, pozwala nam dowiedzieć się więcej o sobie, o tym, co warto by było przeanalizować, a później być może zmodyfikować, żeby utrudnić sobie to, co jest między bodźcem a reakcją, czy żeby stworzyć sobie to pomiędzy, żeby tam pojawiło się więcej rzeczy, które mogą cię zatrzymać. To jest też o tyle trudne, że każe nam się mierzyć często z rzeczami, z którymi nie chcemy się mierzyć, od których uciekamy. Więc podjęcie decyzji radzenia sobie z napadowym objadaniem się wymaga często podjęcia decyzji na temat pewnej zmiany swojego dotychczasowego życia, podjęcia pewnych decyzji. I to od tego najbardziej uciekamy, a nie jesteśmy aż tak bardzo wplątani w sam nawyk objadania się, więc to bardzo często jest dużo, dużo rzeczy. No właśnie, obudowany jest ten nawyk, tak jak cebula w takie poszczególne warstwy, to tak samo jest z nawykiem objadania się i naszym zadaniem jest te warstwy powoli ściągać, dotrzeć do środka i zorientować się, o co w tym wszystkim chodzi. To jakie mamy korzyści z tego, że tkwimy w napadowym objadaniu się, co może nas tak trzymać przy tym? No oczywiście najważniejszym takim trochę instynktowną korzyścią jest natychmiastowa gratyfikacja. To jest ta ulga, rozładowanie, to jest to poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności, która oczywiście, że nie zawsze jest komfortowa, ale jest nasza, tak? Jest taka nam znana, jest tak jak zawsze. A to, co jest codziennością, jest po prostu wygodne i bezpieczne. Oczywiście ta wygoda jest taka, bo takie nadajemy jej znaczenie. Kiedy się w to zagłębimy, często okazuje się, że to wcale nie jest wygodne miejsce, ale jak to zwykle, boimy się zmian. No i właśnie od tego uciekamy, od tego uczucia i pojawia się kolejne napięcie, które próbujemy rozładować znów szybko, natychmiastowo. I to się sprawdza, to rzeczywiście działa. Na chwilę rzeczywiście zawsze czujemy się lepiej. Tylko, że nie myślimy o tym, co będzie później. O tych emocjach negatywnych, które będziemy odczuwać i o tym przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Nawet nie te emocje, tylko to, że oddalamy się od swojego celu, który sobie obraliśmy. Czy to będzie zdrowie, czy to będzie redukcja, czy to będzie po prostu większa świadomość reakcji. Oddalamy się od tego z każdą taką natychmiastowym zaspokojeniem tego napięcia. Ale znów, jeżeli pojawi się tutaj pomiędzy tym bodźcem a reakcją więcej tych informacji, więcej tych czynników, tych rzeczy, które będziemy sobie analizować, tych takich wskazówek, to jest większa szansa, że po prostu zatrzymamy się tam na dłużej albo częściej będziemy się tam zatrzymywać, a nie pójdziemy dalej. No ale w takim razie, żeby znaleźć jakiś powód do tego, żeby z tym napadowym objadaniem sobie poradzić, to jakie mamy straty związane z tym, że w tym nawyku trwamy. Oczywiście te straty wymagają głębszej analizy, odpowiedzi na pytanie, czego chcę i w czym mi ten nawyk przeszkadza. Czy tracę zdrowie, czy tracę poczucie kontroli, sprawstwa, czy tracę możliwość realizacji celów zdrowotnych. Tylko dostrzeżenie tych strat nie jest wcale takie trudne. Gorzej z reagowaniem w chwili, kiedy ten napad dochodzi do głosu, bo wtedy włącza nam się automatyzm, wtedy wyłącza nam się trochę myślenie i my musimy się nauczyć włączać to myślenie albo nie pozwolić mu się wyłączyć właśnie w takich kryzysowych momentach. I w tym pomaga praca z wartościami, w tym pomaga określenie konkretnych celów i praca z tymi celami, jakie można osiągnąć. Tu oczywiście największą rolę spełnia uważność i zwolnienie tempa. Tempa życia, tempa jedzenia, bo to wszystko ma na siebie wpływ. Wiedza, opisanie wyzwania, zrobienie z niego projektu do opracowania, a nie czegoś, co po prostu trzeba przestać robić,
to jest sposób na większość nawyków zdrowotnych i nie tylko. To nie jest kwestia motywacji, to nie jest kwestia ćwiczenia się w robieniu lub nierobieniu czegoś. To rozpracowywanie tego nawyku właśnie tak jak cebuli, tak? Warstwa po warstwie, a dopiero potem trening, jak już wiemy, z czym trenujemy, tak? Co tam w środku tak naprawdę jest. I nie obejdzie się też bez wysiłku i zaangażowania. To w ogóle nie jest o tym. Wysiłek i zaangażowanie w ten trening powstrzymywania się przed robieniem pewnych rzeczy jest konieczny. Nie da się tego ominąć. To nie będzie zawsze kwestia przyjemnego pozbywania się jakiegoś antyzdrowotnego nawyku. Tak to nie działa. To nie ma raczej takiej możliwości. Albo przynajmniej jest takie poczucie, czy taka motywacja, ale bardzo krótkotrwała. Natomiast na dłuższą metę potrzebujemy wiedzieć jak najwięcej, a dopiero później się trenować. Ale będzie dużo, dużo łatwiej nam się trenowało, będzie nam się dużo łatwiej powstrzymywało, będzie nam się dużo łatwiej zatrzymywało pomiędzy bodźcem a reakcją, jeśli się do tego po prostu rzetelnie przygotujemy. Taka jest prawda. Więc gdybyśmy mieli spojrzeć na to pod takim kątem psychologicznym i dietetycznym, bo warto te dwa aspekty brać pod uwagę w kontekście nawyku objadania się, to oczywiście warto zwrócić sobie uwagę na kilka dietetycznych elementów, które nam tutaj mogą pomóc. Tak? To jest też jedna, czy nawet kilka warstw tej cebuli. Co nam pomoże? No regularność posiłków, dbanie o sytość, to jest bardzo ważny aspekt, bo my często mamy wrażenie, że jemy zdrowo, ale nie zapewniamy sobie odpowiedniej sytości. To jest uważność na reagowanie na produkty poszczególne, na sytość i głód, jakie odczuwamy. To jest wzięcie pod uwagę gospodarki węglowodanowej, tego, jak to u mnie wygląda, jak ja mam odczucia, czy może pojawia się jakaś senność, spadki energii, czy ten cukier może mi skacze i stąd też te problemy z tym, żeby radzić sobie lepiej w powstrzymywaniu się przed napadami objadania. To jest oczywiście jedzenie wolniej, w miejscu do tego przeznaczonym, tak żeby się nauczyć, że jedzenie to jest ten element naszego życia, który powinien odbywać się przy stole, w spokoju. To są różne nasze przyzwyczajenia żywieniowe. To są też jakieś takie rutyny, co robimy po tym, jak wstaniemy rano, jak wygląda przygotowywanie śniadania, kolacji. Ale to jest też kwestia bardzo ważna, odchudzania bez nadmiernych restrykcji. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, te trzy aspekty związane z opóźnianiem jedzenia, jedzeniem zbyt mało, ale też rezygnowaniem z różnych produktów, to są te rzeczy, które często doprowadzają po prostu tak fizjologicznie, dietetycznie do napadów objadania się. No ale drugi szeroki kontekst to jest psychologia. I to jest to pomiędzy, które próbujemy znaleźć poprzez określanie swoich wartości i celów zdrowotnych, poprzez właśnie ćwiczenie tej uważności, zwolnienia tempa, ale nie tylko w zakresie jedzenia, tylko w ogóle życia. To jest higiena snu. Jeśli śpimy zbyt krótko, w nasze życie wkrada się chaos. Bardzo często to doprowadza do tego, że podejmujemy niekoniecznie dobre dla naszego zdrowia decyzje żywieniowe, że jesteśmy mniej uważni. Więc to sen jest bardzo ważnym aspektem. To jest analiza tych wszystkich właśnie wyzwalaczy i mierzenie się, to jest dużo trudniejsze, mierzenie się z wnioskami, z informacjami, które mi to przynosi. Dlaczego ja spędzam większość wieczorów przed telewizorem? Dlaczego ja spędzam je samotnie? Dlaczego jestem taka zmęczona? I w związku z tym pewnie będzie trzeba zadbać o swoje zasoby psychofizyczne. To jest też bardzo ważna rzecz, że żeby mieć z czego korzystać na to powstrzymywanie się, to trzeba mieć wypełnioną tą filiżankę energii. To jest określenie priorytetów i zadbanie o życiowy spokój. W chaosie, w dezorientacji, w takim braku planu nie będziemy w stanie wypracować sobie dobrej strategii na poradzenie sobie z napadowym objadaniem się. To jest zadbanie o pasję i kreatywność, bo często ten brak pasji, kreatywności, jakiegoś takiego zorganizowania sobie czasu i przestrzeni jest tym, co tworzy nam ten wyzwalacz. I jest też zadbanie o sprzyjające okoliczności, tak, o to, czy otoczenie działa na mnie prozdrowotnie, czy to ja mam działać
na moje otoczenie prozdrowotnie, jak te siły się rozkładają i co można zrobić, żeby te proporcje zmienić w dobrą stronę. Można sobie poradzić z napadami objadania. Można to przepracować, ale to nie znaczy, że nie pojawią się już nigdy. Oczywiście, że mogą nawracać, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, na różnych etapach życiowych zmian. Jeśli takie zachowanie było Ci bliskie przez bardzo długi czas, może pozostać w cieniu, nawet jeśli obudowałaś się wieloma dobrymi, zdrowymi nawykami. Ale to nic, bo w momencie, kiedy to się pojawia, kiedy to wraca, to jest po prostu dla nas informacja, że coś zmieniło się w naszym życiu, że czegoś jest za dużo albo czegoś brakuje. Ważne jest, żeby to zaakceptować, a zamiast wpadać w czarną dziurę rozpaczy, że znów się zaczyna, warto to zaakceptować i po prostu reagować. Na zmiany trzeba się przygotować. Działanie warto zaplanować, a na ewentualne nawroty uważnie reagować. Natomiast jeżeli chcesz opracować sobie konkretny plan działania i zrozumieć te mechanizmy, które towarzyszą napadom objadania, ale też po prostu powstaniu nawyku w tym zakresie, to zapraszam na spotkanie, webinar grudniowy, 14 grudnia o godzinie 19:30. Spotykamy się na platformie internetowej Zoom i tam sobie rozmawiamy o tych nawykach, o napadowym objadaniu się, o jego źródłach, wyzwalaczach, o tym, jak sobie to opracować już tak konkretnie, a nie tylko w teorii, o której dzisiaj powiedziałam trochę więcej, chociaż myślę, że te pytania, które gdzieś tutaj się pojawiły, te poszczególne elementy wymienione, już dają nam bardzo dużo do analizy, do myślenia i przede wszystkim do zastanowienia się, co u mnie mogłoby być pomiędzy tym bodźcem, a tym, jak zareaguję. Więc zapraszam na szkolenie, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej albo chcesz popracować mocniej akurat w zakresie swojego problemu z napadowym objadaniem się, albo jeżeli jesteś specjalistą i chcesz pomagać osobom z napadowym objadaniem się, to na pewno to szkolenie też będzie bardzo pomocne. 14 grudnia zapraszam. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli szukasz więcej inspiracji, dodatkowego wsparcia, możliwości pracy nad swoją relacją z jedzeniem, to zapraszam na moją stronę www.dbamocud.pl. Tam znajdziesz linki do podcastów, do artykułów, a także do moich kursów, szkoleń i różnego rodzaju wydarzeń, w których biorę udział, które może będą czymś skierowanym do Ciebie. Dodatkowo zapraszam też na mojego Instagrama, to tam jestem na bieżąco, jestem aktualnie. Znajdziesz mnie jako Anna Paluch, psychodietetyk. Jeżeli szukasz dodatkowego wsparcia w zakresie zaburzeń odżywiania, napisz do mnie. Możesz to zrobić poprzez Instagram, Facebook albo kontakt, który znajdziesz na mojej stronie.